Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Heroesach. Wybaczcie, ale zastanawiam się po prostu, kurczę, jak to w ogóle tutaj będzie szło. Widzę, że kurde, kolejny bohater on wysyła. Co on tam ma? Jasnej, ciasnej. I nie żartuję, to się robi chore. Okej, zrobię w ten sposób, że na razie nim podjadę, jak się najbliżej da. Teraz gelem sobie tutaj wymienię się, powiedzmy. Tutaj w ogóle jest większa wiedzę, to ją zwiększa wiedzę, ale to jest lepsze. Więc co, ja teraz będę 3 godziny pewnie te artefakty przerzucał. O, buciki zwiększające tę możliwość na lądzie. Tutaj dajmy kamienie. Zwiększa zaklęcie, no to sobie zostawiamy cały czas. Zwiększa szczęście o 1 punkt. A, piąte, coś ciekawego takiego. Morale. Generuje dodatkową, dziękuję. Chyba już więcej nie jest mi potrzebne. To miałem zostawić i... Większa skuteczność obrony o 4 punkty. Więc zrobimy w ten sposób na razie. I damy tak. Co to jest w ogóle? Aha, okej. Okay. Zdrowie wszystkie jedno sobie jeden punkt. Okej, okay, fajnie. W takim razie Gelu teraz to zna atak. I klasyczna taktyka raczej. Myk. Myk. I myk. No niestety cały czas jest odsłonięty z jednej strony w razie wypadku. Ale na szczęście zawsze się skupia smog nie na tym, co trzeba, więc... Znaczy, no prawie zawsze, tak? Mam najwięcej szans na to właśnie, że on tutaj nie zatkuje. Walnąłem tą katapultę, bo bałem się, że nam tutaj może troszkę nabrudzić. Mimo wszystko. I kontynuujemy, no. Będziemy walczyć z tym zastanym komputerem, aż nam w końcu spokoju nie da, nie? Okay, jeszcze raz, atak na goblin tym razem. I kończy. Cholera, i znowu, kurde, wysyłałem Pegazy na Krasnodę. Ja nie wiem, co ja mam z tym. Ja cały czas te Pegazy wysyłam w złą stronę, w sensie na złego wroga. Okej, okay, to jeszcze jakieś... Widzę, że już chyba ostatni komputerowy taki, powiedzmy, bohater, który miał cokolwiek. W takim razie wydaje mi się, że Gelu już może jechać tutaj na spokojniej bardziej. A ty miałem się cofnąć tutaj i miałem tylko przejmować część rzeczy. To jeszcze, kurczę, te stajnie im zostały, a te stajnie nas nie bolą, szczerze mówiąc, jakoś specjalnie bardzo, więc myślę, że możemy sobie to pominąć, przynajmniej w chwili obecnej. Tutaj oczywiście rekrutacyjka drobna. I koniec. To musi się zdecydowanie komputer zregenerować, ja mu już chyba już zabiłem z 15 bohaterów, jak nie mniej. Nie, no może trochę mniej, ale no, od poprzedniego odcinka tyle się podziało, tylu bohaterów zniszczyłem, że to jest masakra po prostu jakaś. Dobra, znowu rekrutacja, tutaj nie chcę tych drzewców absolutnie. Dewej mnie tu tego auto... Nie, przepraszam. Ja już zaczynam w kupie żarty iść. Dobra, robimy w ten sposób. Rekrutacja, no dużo to my nie będziemy zostawiać na kolejne tygodnie, no nic z tym nie zrobię niestety. Tutaj oczywiście sobie przejmujemy. Urodzisko diablików. Dobra, myślałem, że źle przeczytałem. Można, myślę, też pominąć. I proszę bardzo, kolejny zameczek. Który będzie naszym zameczkiem oczywiście. Stop combat. Myk. Dziękuję. Zaawansowana odporność, absolutnie nie mam zamiaru iść w magię ziemi, no chyba mnie popieprzyło. I to jest pewnie kolejne miasto, którego nie mogę ulepszyć. To jest w ogóle ciekawe. Nie, mogę ulepszyć. Okej, okay, Ratus mogę zbudować. To jest super. Akurat hajs nam się dodatkowy przyda codziennie. Mimo, że teraz więcej stracę naprawdę na tym niż zyskam, to i tak uważam, że to jest jak najbardziej na plus. Teraz przejmujemy tutaj gelem wszystkie jednostki okoliczne, powiedzmy, w sensie miasta. I tutaj miałem Alkinem pojeździć i trochę porozwalać się przy tej reszcie. Gdzie oddałem te wszystkie jednostki? Nie. O, stanie są. Dobra, to można sobie wziąć. Wiecie co, nawet w sumie to nie jest aż takie głupie, bo z drugiej strony Alkin jest taką postacią, którą chciałbym zachować akurat przy życiu, bo jest jedynym, który może mi tutaj pomóc. Okej, okay, centaury nie mogą dołączyć, ale to nie jest absolutnie nic dziwnego. Tutaj ten garnizon mnie ciekawi, czy będę mógł... No, dużo, zdecydowanie za dużo jest ich tam, żebym na razie tam się pieprzał. Znaczy mogę smokami niby, ale wiecie, nie chcę tracić głupiej jednostek, przynajmniej w chwili obecnej. I mam oczywiście zwiększone teraz możliwości jeździeckie, powiedzmy. Znaczy zwiększone możliwości zasięgowe, powiedziałbym. A tutaj co jest? Magiczne chmury. Kurde, no co to jest w ogóle? Nie rozumiem tego. To po co, czemu i dlaczego? Okej, okay, czy mogę Pegasy? Mogę, super. Akurat trochę hajsu musiałem wydać wyjątkowo. Patrzcie, i znowu, kurczę, tak na stronę, przepraszam za słońcu, ale tym dziadostwem. Kto to projektował? W sensie, to nie jest jakieś ultra złe, ale to jest takie dziwne strasznie. Dobra, więc co? Ja sobie bym jeszcze zapisał. 27.1. Spróbujmy teraz zaatakować te krasnoludy. Zobaczymy, ile ich tam jest. Aha, spoko. Nie ma problemu.
Czy krasnoludy są mi potrzebne? Raczej nie, bo zatem mam krasnoludy te bojowe, powiedzmy. W cudzysłowie, czy jest tutaj coś jeszcze, co należy do przeciwnika? Tak, te tutaj stajnie. Przepraszam, gospodarstwo. Jezus Maria, ciągle myślę o stajnie, nie wiem dlaczego. Dobra, i co tutaj zróbmy? No, balistyka, bo niestety magii żadnej nie mogę tej, na tej postaci wziąć. Robimy tak i... Niedużo, kilka... Myślę, że można przypuścić atak. Myślę, że to będzie sensowne. Tutaj sobie cały czas jeżdżą ci bohaterowie, widzę. W końcu PC ma już trochę... Chociaż PC może sobie... Przepraszam. W końcu PC sobie zrekrutował trochę jednostek, więc może tutaj na mnie, powiedzmy, atakować po części. Ale myślę, że to długo nie potrwa, jak on te jednostki sobie tutaj posiada. Teraz tak jak powiedziałem, atak. Ja widzę, że tylko jedna wieża, która jest. Okej, okay, mądrze. Mówię, zobaczcie, ile ja tam mam łuczników. To jest dla mnie szok absolutny. Czy mogę jakoś zaatakować tak, żeby to miało ręce i nogi? Chciałbym zaatakować, o właśnie, skąd takiego, żeby mnie uderzył w swoje jednostki. Aha, no jednak niestety, ale mi się oberwało jeszcze po jednorożcach. No własna głupota przede wszystkim. Ale proszę bardzo, już jego najważniejsza jednostka nie żyje, tak więc jestem szczęśliwy. Już myślę, że myśmy to wygrali. Myślę, że kolejne miasto należy do nas. I tak jak powiedziałem, tak też się dzieje. Dużo strat nie ma. Jestem zadowolony. Miasto jest nasze, tak jak powiedziałem. Nie może być inaczej. Przepraszam, no. Już za bardzo w tamtym ostatnim odcinku mnie za bardzo skusiło na to wszystko. Okej, okay, Bożek Fortuny. To jest jeszcze przeklęta ziemia, której mogę kopać. Ale na razie bym się tutaj wrócił, bo nie chcę za bardzo wyjeżdżać. Jak widzicie. Kurczę, strasznie mam mało jednostek. To jest mój błąd duży pewnie. Rekrutujemy wszystko oprócz drzewców. Klasyk. Dobra. W ten sposób. I myślę, że... A, no tak, teraz już na bohatera nie ma, no brawo Lipki, geniusz. Znaczy ja mógłbym jeszcze masę jednostek naprawdę zrekrutować, ale... To jakby... W sensie takich lepszych, ale... Jakby ciągle o tym zapominam, że w innych miastach mogę rekrutować. Zresztą kasy, kurczę, strasznie mało tutaj jest. I to też jest problem. Znaczy tam, gdzie jest tak, jak ja to nazywam, na stronę tymi skarbami, to pewnie jest tego trochę, ale to jest jednorazowy, powiedzmy, przychód. Tyle. Dobra. Mag barbarzyńca, maga chce. I tak, pierwsza rzecz, którą robimy, to mu rozpieprzamy w ogóle całą armię, bo nam ona nie jest potrzebna. On będzie jeździł oczywiście raczej z naszymi jednostkami, po prostu przekazując je, czy też ulepszając gdzieś. Znaczy wiem, że to można zrobić milion razy lepiej i ta misja mogłaby się ciągnąć dłużej, ale ja chcę to je wykonywać w jak najbardziej ekspresowym tempie, takim sensownym ekspresowym tempie. Przynajmniej jak dla mnie. Okej, podbił sobie tamto miasto i prawdopodobnie sobie zrekrutował więcej jednostek. Nie zdziwiłbym się. Dokładnie, tak też się stało. Więc w takim razie robimy klasykę. Okej. Okay. Myślę, że jeszcze tutaj mogę przerzucić centaury na szybko. I spróbujmy. Okej. A tak? Dobrze, że nie zaatakował tutaj z przodu, bo tak to musiałbym restartować misję jak nic. Okej, i stracili niestety jednostkę, kurczę. W sensie jednostkę w kontekście oczywiście tej Pegazu, jeżeli się nie mylę. Chyba Pegazy straciłem. Dokładnie. To na razie tyle. To jeszcze jeden atak szybciutki. Oczywiście tutaj dałem się głupio obić, bo zapomniałem, że rozwinąłem to miasto. No, mogą chociaż tam zrekrutować te właśnie jednostki. I to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Że zapominam bardzo często o jednostkach, o tym, że je rekrutuję. Żeby je rekrutować. I potem widzicie takie są efekty, jak komputer na przykład przejmie miasto. No. Teraz już na przykład nic nie mogę zrekrutować, bo komputer sobie wszystko wziął. A wiecie co, w takim razie ja bym tutaj jeszcze się gelem nastawił na atak na tego gościa. Może jakoś tutaj bardziej od tyłu zobaczymy. Tutaj natomiast podjedźmy tym. Jak on się nazywa? Halon. Okej, okay, Halon. Halo. Przepraszam. Staram się jakoś to uśmiesznić, ale ciężko bardzo jest. Szczerze mówiąc, okej, okay, przyjmę te centaury chętnie. I też czerwony strażnik graniczny. A czerwony strażnik graniczny jest... Tutaj go odwiedziłem, okej. Okay. Czyli mogę tam podjechać, nie ma problemu. Chodzi do ciebie strażnik. Witaj, otrzymałem informację o twoim przybyciu, super. I mamy tutaj ogniste pola. A ja szukam ognistego jeziora. Rdzawe smoki, okej, okay, fajnie. Ciekawa jednostka. Cierkowa jaskinia. Cierkowa jama, przepraszam. Dziwne, pierwszy raz widzę chyba ten budynek w całej serii. Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz strasznie szybki ten gość. Tam jeździ jak powieprzony dosłownie, czy tak szybko bym powiedział.
Ale tak jak powiedziałem, tutaj halonem jedziemy do tego miasta. No i w nim nic nie możemy zrobić za bardzo. To jest dosyć oczywiste. Tutaj mamy coś świeżo przejęte i tutaj mamy jakieś tam starsze. Okej, zrekrutujmy wszystko, czemu by nie? Chociażby na wszelki wypadek, to jest chyba to miasto, jak się nie mylę. Nie, nie to miasto, to w którym ja mieście tutaj zrekrutowałem to wszystko. Aha, pewnie tutaj. To jest jeszcze jedno. Dokładnie. Okej, ja już mam tyle miast, że nie ogarniam, jak widzicie. Dobra, nie chcę atakować strażników, skoro są smoki na powiedzmy chroniące to wszystko. Mocza grota. Czerwone smoki też miały, czy to nie jara, kurde, zobaczcie ile smoków. To jest właśnie to całe państwo, powiedzmy, które tutaj zostało opisane. O, ja pierdykam! Co to jest? W ogóle śmieszne jest to, że ja mogę przez te ogniste pola przejeżdżać tak bez niczego, nie? Co to jest? O kuźwa! Ja widzę, że są tutaj strażnicy niebieski i zielony. A zielony można do strażnika misji aż przenieść. Więc zielonego trzeba odbić za jakiś czas. To jest tutaj. I to sobie raczej sobie z tym damy radę, bo to jest tylko trochę jednorostwo, jak się nie mylę. Dokładnie. A niebieski jest natomiast tutaj, więc trzeba się przebić i tak przez ten garnizon. Dobra, pomyślę o tym za chwilę dopiero, jak już powiedzmy, że to wszystko załatwimy. No i cholera, jasno, znowu kolejni bohaterowie. No oni mi tutaj jeżdżą i... Szlak mnie przy nich trafia. Dobrze, że mamy tutaj trochę gele, mamy powiedzmy większą sprawność. W cudzysłowie. Tak, podbijmy sobie z powrotem naszą kopalnię. Gdzie jest ten bohater? Tutaj jest. No jak, no i kurde, on tam prawie nic nie ma. To mnie strasznie wkurzy. Ja muszę mieć albo więcej bohaterów, albo więcej jednostek. No zobaczymy. Okej, okay, w każdym razie na razie stąd możemy chyba się wycofać. Myślę, że do tego miejsca na spokojnie raczej. I teraz tak. Gdzie mogę coś porekrutować? Tutaj mam... Dobra, mogę tutaj porekrutować, to czemu nie? I tak mi na tym raczej za bardzo nie zależy. Ja mam w ogóle strasznie dużo surowców, może je posprzedaję za jakiś czas. Ale ja mówię, no to jest jednorazowy absolutnie dochód, więc nie widzę... Nie widzę sensu, powiedzmy, tym takiego większego. Oni się zaraz tutaj spotkają, no jasny gwint, no. Coś mi robi po prostu na złość, chyba start combat. Zacznijmy od tego, że podlecę tutaj ze smokami. Łucznicy, walnijcie w to, bo nie chciałbym, żebyśmy dostawali jakieś tam obrażenia większe. Myk. Dobra, ładnie. Czujcie, daj sobie ten imp. Przepraszam, chochlik podskoczy. Tylko smok. Na razie nie da tutaj z innego kąta zaatakować, ale jest okej. Szybko poszło, sprawnie i przyjemnie. Teraz natomiast nasz przyjaciel... Halo. Przepraszam, ja tak będę sobie żartował z tego raczej. Nie wiem, niech tutaj trochę poobija te jednostki przeciwnika. Atak w centaury. Myk, dobra. I koniec. Bez strat na szczęście, więc znowu jak najbardziej na plusik. To jeszcze halon. Tak, znowu bym powiedział halo. Niech zrobi tak i ja mu oddam przy okazji już ten zaklęty naszyjnik. Bo to mi się po prostu bardziej opłaca. Teraz podajmy też gelowi co się da, jeśli chodzi o jednostki. I myślę, czy halon by nie... Halon, żeby on wrócił tutaj do miasta. Potem sobie oczywiście wszystko poulepszamy i zrobimy tak, żeby po prostu był w jak najlepszej formie, powiedzmy, nasz gelu. Ja bym sobie też rozbudował gospodarstwo, bo chciałbym właśnie wkrótce tutaj troszkę poulepszyć rzeczy. Ja wiem, że jest dzień siódmy i nie powinienem był tego robić, ale chcę sobie po prostu poulepszyć tych łuczników, żeby mieć ich po prostu więcej. Dobra, czy to już wszystko? Raczej tak, na razie, przynajmniej w chwili obecnej, więc zakończmy turę, jak najbardziej. Jakiś tam tydzień jest. I tak, Gelu najpierw niech zrobi tak, że to odbije z powrotem sobie. Też dla siebie. Teraz Halon niech tutaj podjedzie najpierw. I niech on tutaj zostanie. Znaczy niech on tutaj sobie po prostu postoi w tym mieście. Zrobimy w ten sposób. Gelu teraz wraca do niego. Zrobimy tak, że tutaj sobie ulepszymy tych łuczników. Na maksa. Tych też jak najbardziej. Chciałbym ulepszyć na wyborowych. Na strzelców wyborowych. I proszę bardzo, zobaczcie. I nagle mam 66 wyborowych strzelców. To będzie coś pięknego absolutnie. Dobra, w ten sposób. Te drzewce, centaury, drzewce, czekajcie, 9 razy 56. Okej, okay, a te mamy... Dobra, to chyba jednak nam się bardziej opłaca te drzewce trzymać, tak mi się wydaje. No to mamy 240, tutaj mamy 200... 2400, a tutaj mamy...
Ja tego nie policzę teraz na szybko w głowie. Nie lubię tak dużych cyfr w tak szybkim tempie liczyć. A mniej, że no, na razie zostawię te drzewce. Drzewce w sumie się bardziej nadają jako takie jednostki obronne. I tak jak powiedziałem, no, Geru teraz niech jedzie tam na dół. W sumie czekajcie. To teraz sobie przejdę do tego miasta. Na sekundkę jeszcze. I ono jest tutaj, ono jest ostatnie naprawdę. O, dobra. Zrobimy w ten sposób, żebym miał go po prostu na oku. Tego Halona naszego kochanego. A tutaj mogę złote smoki nawet rekrutować. A proszę bardzo. A to ci zaskoczenie. Drobne oczywiście, ale nadal. Całej reszty tego raczej nie potrzebuję. Mogę wziąć, czemu by nie. Przejdźmy jeszcze do tych chmur tutaj, żeby sobie po prostu odblokować teren na wszelki wypadek. Nie lubię mieć po prostu takich plam na mapie. To mnie strasznie irytuje, jak na przykład tutaj mam. I wiecie co, nie wiem, czy Halonem nie będzie najsensowniej pojechać tutaj, bo skoro i tak Galu jedzie na południe, tutaj właśnie w okolice tego miasta, które może być, prawdopodobnie miasta, które tam może być, to i tak to będzie najsensowniejsze. Nie wiem, zaraz się pewnie zajmiemy tutaj tym topem całym, jak i również tymi jednorożcami. Jak widzicie, raczej bardzo mało eksploruję mapę, to nie jest to samo co tam poprzednio, co robiłem, prawda? Ale to pewnie to jest tak jakby przez to, że nie do końca lubię. Okej, myślę, że można tutaj porobić troszeczkę. Nie do końca chce mi się po prostu wszystko robić tutaj. Okej, niech on zaatakuje. Znaczy pewnie się przestraszą te leśne elfy, bo będą chciały dołączyć, no zobaczymy. Tutaj Halon oczywiście niech jedzie tak jak jechał. I zobaczmy, co mogę porekrutować. Tutaj jest to pierwsze miasto, to ono nas nie interesuje. Tutaj sobie zrekrutujmy, co się da. Czemu by nie? Tutaj mamy kolejnego złotego smoka, więc też chętnie go przyjmę. Tutaj mamy coś, no niespecjalnie. I ostatnie miasto chyba jest czyste dokładnie, tak? Bo Halon tam wszystko sobie wziął. Okej, no ci uciekają jak najbardziej, no dziwię się temu absolutnie. To jest najbardziej logiczna opcja, którą mogą zrobić. Okej, no i atak. I tak, pierwsza rzecz, którą robimy, to oczywiście ustawienie jednostek. Klasycznie. A nie, możecie tam już podjechać. Zaraz to zrobimy inaczej. Myk. A to jest w ogóle bardzo spoko, że nie mogą sobie tutaj tak normalnie przejechać. Po prostu totalnie tak, wiecie, z dupy. Okej, i myślę, że możemy zacząć. Zobaczymy, czy coś zrobią sensownego. Okej, bardzo ładnie zresztą. Bardzo mądrze. A tylko ze strony komputera. To, co ja zrobiłem, to było drugi raz to samo. Tego nie powinienem był robić nigdy wcześniej. Czyli nigdy więcej. Okej, zrobimy tak. Najpierw zacznę od tego, że smoki tutaj przestawię. Jednorożce przestawię tutaj. Centaury przestawię na środek. Przepraszam, pegazy bojowe. Zrobimy inaczej. Myk. Się odsuńcie na razie. Wiem, że to tak troszkę długo trwa, ale to jest kwestia tego, że wydaje mi się, że komputer zawsze atakuje w jednorożce. Więc ustawię się tak, żeby nie mógł za bardzo tego zrobić. Okej, start combat. No i proszę bardzo. Dokładnie tak się stało, jak się spodziewałem. Atakował w coś innego i dzięki temu oszczędziłem sobie trochę tych jednostek moich kochanych. Dobra, atak cokolwiek. No i to już jest koniec, tak? Można tam niewinnie wyspróbować jak najszybciej podejść, ale to nie ma sensu, chyba najmniejszego. Bo i tak zaraz... A proszę bardzo, jeszcze sam się dał zabić, więc super. No, straty niewielkie, naprawdę niewielkie. Więc zarąbiście bym powiedział. I dobra, nawet już nie myślę nad tym, co tutaj się będzie działo. Po prostu nawalamy. Czy mają jakieś jednostki lat... Znaczy... Dobra, nie mają chyba żadnych takich zasięgowych. Więc skupmy się na tym, żeby teraz wychodzić troszkę poniżej tego przeciwnika. Chyba powinien być w końcu. A to zdradziecki. Albo zdradziecka. Znaczy, jak nie kojarzycie, wydaje mi się, że to był poprzedni odcinek. Jak w poprzednim odcinku tego bohatera skróciłem. Co w tym było? Chyba w tym nawet. Możliwe. Okej, ładnie mi tam walno, bo sporo mi zabił tych strzelców wyborowych, ale proszę bardzo, gracz został pokonany. No. Znowu. Robię dosłownie to samo, non-stop. O właśnie, i zobaczcie, te leśne elfy się chciały jednak do nas przyciągnąć, pewnie przywiązać, czy cokolwiek tego nie nazwać. No teraz nam pozostaje tak naprawdę już bardzo niewiele rzeczy do zrobienia, no. Nie lubię tego, bo ja strasznie często, kurczę, niszczę przeciwnika, zanim zdążę skończyć scenariusz. Kuźwa. To jest troszkę śmieszne, ale rzeczywiście tak to wygląda, no kurde. Irytujące strasznie. Dobra, kończymy to po prostu, moi drodzy. Jeszcze troszkę tutaj oczywiście pojeżdżę, no nie będę się bawił, tak? Znaczy...
sumie to będę się bawił, tak to chyba byłoby sensownie powiedzieć. To co, chłopi, a ja nie chcę chłopu, bo już, bo dziękuję. Raymond już wystarczająco mi ich dał. Jak nawiązanie do lektur szkolnych. Ale teraz, no kurczę, muszę tutaj pojeździć troszkę, pozbierać armii i może dopiero wyjeżdżać. Tym gelem tutaj będę stał, no co ja będę robił, nie? Znaczy, no mogę rekrutować niby jednostki jeszcze. I pewnie by się przydało nawet, bardziej niż mniej. I chyba to też zrobię, bo tak mi się wydaje, że to jest jedyna sensowna opcja. W chwili obecnej. Bo po prostu armia nam się przyda rzeczywiście. Tylko problemem jest to, że tak niespecjalnie mam w sumie co rekrutować. Bo niestety większość tych miast jest nie do rozwoju. Jakkolwiek teraz głupie nie zabrzmiało, pewnie niektórzy pomyśli, że te miasta to są jakieś nie do rozwoju. W sumie to tak, to trochę może tak to nawet powiedzmy pociągnąć. Bo rzeczywiście, kurczę, w tych miastach w większości, no nie mam za bardzo co rozwijać, a jak już mam, to po prostu mi się już nie chce. Okej, Gelu. No dobra, nie wiecie co? Niech ten Gelu się tutaj cofnie, czy Gelu, jak to woli. W mieście tutaj, aha, zrekrutowałem sobie złote smoki, to mogę w sumie po nie podjechać jeszcze i sobie przy okazji ulepszyć te moje 12, które mam. Strasznie mnie to boli, bo ja mam tak, kurde, dziwny tutaj sposób grania, ja nawet tego nie planuję, ja samo wychodzi. Kurde, ponad 15k to będzie kosztowało. No, drogie ulepszenie, strasznie. Okej, no 16 jednorostów. Do zabicia raz, dwa, wydaje mi się. Jeszcze dwa. Zabijemy, super. Jeszcze jednego jakiegoś? Pięknie, no nie narzekam naprawdę. Kończymy to. Proszę bardzo, od razu mamy... może być podstawowe szczęście w sumie do tego bohatera, niech ma cokolwiek. Dobra, mamy zielonego maga załatwionego. Zielonego, przepraszam, klucznika. W takim razie, no teraz trzeba jechać tam też w tamtą stronę, chociaż... Chyba nie wiecie co, najpierw niech Alkin tutaj wróci. Tak jak mówię, no nie zależy mi totalnie na ruchu, bo już skończyliśmy tak naprawdę ten scenariusz, tylko wystarczy podbić tam to jedno miejsce. Czy mogę już ulepszyć to wszystko? Tak, super, 19 kano, proszę bardzo, 14 smoków. Zarąbiście. A jeszcze mamy dzień 7, dobra, to niech tutaj już siedzi ten gelu, jakkolwiek inaczej go chce się tam nazywać. I tutaj zapomniałem o tym, że nie mogę ulepszyć smoku, więc trochę dupa. Bo naprawdę się wróciłem prawie, że po nic. Mogę to ulepszyć gospodarstwo? Mogę, super, no nareszcie. Dzięki temu przynajmniej będę mógł ulepszyć te oddziały. Dzięki temu będę mógł sobie również wziąć smok. Okej, no dużo hajsu nam nie zostało, absolutnie nawet na to nie liczyłem. Ale w takim razie, no to teraz, nie wiem, cofniemy się gdzieś tam. Znaczy cofniemy się, pojedziemy tam gdzieś, gdzie jest Halon. Aby mu po prostu troszkę pomóc, no zobaczymy. Okej, czy wyłaki lodu. Bla bla, populacja wzrasta, bla bla. No tutaj mogę jedynie zrobić tak. Nic innego mnie totalnie to nie interesuje w tym mieście. Gelu. Gelu. Niech pojedzie po tą kopalnię kamienia, cokolwiek. Niech się tutaj trochę porozwija, bo zanim ja i tak tam dojadę, to miną wieki. W sensie, zanim ja w ogóle tutaj skończę a propos tych kluczników, tą resztę. Patrzę na czas, no myślę, że do końca tutaj... Tego gameplay, tego dzisiejszego odcinka spróbuję zakończyć ten cały gameplay z tej misji. Ale też tutaj trochę dupa. Z ulepszaniem czegokolwiek. No do dupy, zupełnie. Strasznie są słabe te miasta. Czy tutaj mam coś do ulepszenia? No niespecjalnie znowu też. Bardzo nie lubię. Znaczy, wiecie co, sama idea tego, że są bardzo małe mapy i bardzo szybko się je gra, jest fajna. Jeśli chodzi o tą kampanię, ale... Problemem jest to, iż te miasta są właśnie takimi niedorozwojami strasznymi. To mnie tutaj troszkę boli. Dobra, Halonie. Halonie, co umarł w pawilonie, czy coś takiego. Jedź tutaj sobie jeszcze. Tutaj nie ma co robić, tak jak mówiłem, praktycznie w większości. Czy tutaj był monolit wejścia? Nie, to jest gwiazda, okej. Okay. Ja już myślałem, że coś takiego pominąłem i zawału prawie dostałem. Dobra. Tak, oddajmy w ogóle to Halonowi, skoro i tak nam się to raczej bardziej nie przyda. Punkt magii również jemu się bardziej przyda niż nam aktualnie. Czy jest coś, czego bym nie chciał, a co mogę wymienić? Tak, jest, jak najbardziej. No i w takim razie, no to sobie, nie wiem, gdzieś pojeść tam, czy cokolwiek.
No, Alkin nam raczej potrzebny nie będzie za bardzo. Dobra, kończymy to. Raczej. Ale ładny ten kurczę garnizon. Wcale nie jest aż taki słaby, jak się spodziewałem. Znaczy, no, nadal damy radę go raczej pokonać bez problemu większego. Tyle, że troszkę strat nam, no mimo wszystko tutaj to zrobi. Nie ma co się oszukiwać. Bym powiedział, że kilka smoków możemy stracić tutaj na tej konkretnej bitwie. Znaczy w tej konkretnej bitwie. Nawet myślę, że kilka to stracimy na spokojnie tam właśnie, bo nas dosyć mocno zablokowały. Tutaj smok niech podleci w takim razie. A tak. No powiem szczerze, że wcale nie aż taki ten nie aż tak słaby ten garnizon. Znaczy no, tutaj na przykład kilka razy spieprzyłem już z atakami, widzę, że po prostu źle atakowałem. Ale to nie jest problem, tak jak mówię. I tak uważam, że garnizon był całkiem silny. Bo pewnie trzeba było go wcześniej już pokonać, dużo wcześniej. Ale cóż, ja tego nie zrobiłem, no jak widać to są właśnie efekty. No, 5 smoków straconych, więc to jest dosyć dużo, naprawdę. Podstawy artyleria, myślę, i podstawy magia ziemi, podstawy magia powietrza jak najbardziej. Podstawy finanse, czemu by nie? Podstawy talent magiczny. Kurde, ile on leveli złapał za tą jedną głupią misję. Za ten jeden głupi atak. Dobra, okej, mamy niebieskiego już załatwionego, tak więc Gelu w sumie będzie mógł już tam przejechać. Pytanie tylko jak bardzo to będzie nas bolało. Niepotrzebnie nim aż tak bardzo wyjeżdżałem, jak widać. Alkinem, no możemy tutaj podjechać, zobaczymy czy tutaj coś jest takiego fajnego do zebrania. Nie specjalnie, a można przynajmniej porekrutować. Myk w takim razie. Cyk. I wracaj. Teraz nam kurczę w ogóle tyle hajsu przybywa, że to jest masakra. A wcześniej nie miałem praktycznie wcale go. To jest też strasznie dziwne. Patrzę na czas, jeszcze mamy 4 minutki, więc powinno być ok. Tak, ja najbardziej chcę przekroczyć granicę. Czy to jeszcze nam jakiś został? Tak, zielony strażnik graniczny. A zielonego też już żeśmy załatwili, więc próbujmy to zrobić. A to właśnie, a to miało być jezioro ognia, a nie pola ognia. Halo, czy coś się powieprzyło? Będzie ten tylko Gelu. Tak, ten. I mamy pierwsze życie, ok, i to jest tyle? Jezu Maria, czy nawet nie musiałem tam tego zamku podbijać? Ja pierdzielę. To jest chyba o 27.2, jak się nie mylę. Nie tak, źle. Dobra, no mniejsza. Dobra, znowu mamy kolejną misję. Więc na razie sobie pominę sobie cały scenariusz. Standardowo pionek, no bo wybaczcie, ja jestem strasznym nobem w tą grę i raczej sobie nie poradzę na wyższym poziomie trudności. Znaczy poradziłbym sobie, pewnie by nam to 3 lata zajęło. Widzę, że jest tylko jeden wróg, więc jest okej. Okej. The final artifact needed to construct the Elixir of Life is in the undead hands of the vampire Lord Vakail. It is said the Vial of Lifeblood allows him to sustain himself without having to resort to more distasteful means of bloodletting. Although this artifact can be said to be preventing some evil where it is, our need for the vial is even more desperate. You must find a way to steal the vial from this vampire. But keep in mind that not every task need be accomplished by direct means. Use your training wisely and stay sharp. Wiecie, co mnie właśnie naszło? Że w tamtym scenariuszu mogłem go skończyć 2 odcinki wcześniej, gdybym o tym wiedział. Że tam jest ten pierścień życia. W sensie, gdybym na to zwrócił uwagę, ja myślałem, że on jest w zamku. Tam był, i że strażnik z tego go ode mnie odbierze. I mogłem to zrobić jakieś, no naprawdę 2 odcinki wcześniej. Mniej więcej, gdybym o tym wiedział, jak to trzeba zrobić. Nie ma mniejsza. Przyszedł czas, by zdobyć ostatni składnik eliksiru życia. Fiolkę żywej krwi. Od długiego czasu fiolka znajduje się w posiadaniu Lorda Wampirów. Vokiala, tak? Mam nadzieję, że przeczytałem dobrze. Pozwala mu bezkrwawo zaspokoić nieposkromiony apetyt na ludzką krew. Mówi się, że uznał zwykły sposób pożywiania się wampirów za obrzydliwy, stresujący i poniżej jego godności. Trochę jak wampiry wyższe w Wiedźminie. Jak ktoś nie wie, jak działają wampiry wyższe w Wiedźminie, to niech sobie na to spojrzy. Znaczy to nie jest dosłownie to samo, bo wampiry wyższe chyba nie wymagają od... Nie muszą pić krwi. Ale nie muszą, tylko że dla nich to jest jak alkohol. Ale polecam sobie naprawdę przeczytać czy posłuchać. Mogę się oczywiście też mylić, bo nie znam dokładnie uniwersum wiedźmińskiego. Nie przedłużając. Odebranie mu tego artefaktu załatwi dwie sprawy. Pozwoli nam stworzyć eliksir, a Vokialowi przysporzy wielu zmartwień i problemów. Może nawet doprowadzić go do śmierci głodowej, choć na to ostatnie nie należy specjalnie liczyć. No nie dziwiłbym się, jakby z powrotem wrócił do tej barbarzyńskiej natury. Kurczę, każdy chce przeżyć, prawda? Teraz zobaczmy najpierw miasto, które tutaj mamy. Okej. Okay. Może jeszcze zobaczmy. O, mamy kapitol od razu, wow. Naprawdę wow.
rekrutację od razu, myślę. Mamy drugie miasto nawet. O kurde. Wiecie co? Pierwsze co zrobię, to pójście w... Myślę, że pierwsze co zrobię, to pójście w... Czekajcie chwilkę. Suweren... Nie, raczej wezmę druida. To pójście w skarbiec, gdyż chciałbym mieć po prostu sporo hajsu, myślę. Tak jako pierwszą rzecz bym to zrobił. Grupa przeciwników Pegazy, no zaraz zobaczymy, czy tutaj sobie damy radę. Kurde, bardzo spoko rozpoczęcie misji, w sensie podoba mi się taki układ. Bardzo dziwny, charakterystyczny bym powiedział wręcz. Uciekają, dobra, to nie chcę ich gonić. Myślałem, że się do mnie przyłączą szybciej, no ale cóż, nie chcą, to nie. Ich strata. Kurczę, wcale to jakiejś ultra dużej armii też nie mam, jak na to patrzę, ale dobra. Tutaj zaraz sobie przejmiemy siatkę. Zobaczmy Pegazu. No niestety chyba sobie z nimi nie poradzę za bardzo. Kto wie, może. Tym druidem mogę coś zrobić, tak? Mogę. Mogę użyć pioruna na przykład. I atak. Właśnie on mnie zaczął swędzić. Patrzę na czas. Kurczę, już mamy po czasie, więc spróbujmy to zrobić, jeszcze dokończyć w sumie jak najbardziej się da. A powiem wam szczerze, że chyba tymi Pegazami sobie nawet tutaj dam radę. To co może mnie aż... co mnie aż szokuje. I proszę bardzo, tylko jeden Pegas stracony i jeden centaur. Ładnie. O, strzelcy wyborowi. Super. Chcą się przyłączyć. Panie! To jest chyba najlepsza misja, którą zacząłem. W sensie naprawdę to mi się mega podoba. Dobra, moi drodzy. W takim razie, wiecie co, jeszcze tutaj dokończymy jedną turkę, dosłownie. Chciałbym po prostu się rozejrzeć troszkę w mapie, żeby to nie wyglądało aż tak drętwo. Co to jest w ogóle? Jaskinia. Nic po niej. Jak to się wjeżdżało? Kurczę, właśnie to jest problem, że ja tutaj nigdy nie umiem wjechać. Okej, rozbójnicy. Czy są nam potrzebni? Raczej nie. Raczej że podziękuję za nich na razie. Ja wiem, że ja idę w armię, ale bez przesady. Okej, w takim razie to już zrobione, to jeszcze też przejedźmy troszeczkę. Pokosztujmy sobie troszkę tego. Okej, uczony nam dał obronę. Zaraz zniknął. Mamy też tą metę. I zaraz się tak jakoś połączymy. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę. Jeśli nie macie co robić z pieniędzmi, dodać donate. A jeśli nie macie co robić z wolnym czasem, zapraszam was na naszego Discorda. A ja tymczasem będę się z wami żegnał. Tylko sobie tutaj zapiszę. Tak więc do zobaczenia i na razie.